Pęcza nad Sandomierzem zwiastuje chyba jakieś zmiany może w tym mieście. Przydałyby się zmiany. To tu już nie chodzi o przestanie się, tylko trzeba wymienić na jakiś nowszy model to towarzystwo całe. A jak towarzystwo w 90% jest takie samo, to jak to towarzystwo jest? No to na tym polega cała zabawa, żeby wymienić tych panów w większości. Tylko to społeczeństwo nie dojrzało niestety do zmian, a ta tęcza jest tu objawieniem, pięknie, takiej tęczy ja nie widziałem, jak, a żyję dosyć długo już na tym świecie, ale takiej tęczy, ale ogromna i to jest tak cały okrąg, tak, prawy brzeg i z lewym brzegiem połączone chyba, a tamta jest odbicie takie jakieś lekkie. A teraz się już psuje tam nam tak. No nie da rady. Ja to filmuję po prostu, żeby pokazać, że to jest cała tęcza, bo tak to. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, 18 maja 2013 roku imieniny Karola. W tym dniu urodził się nasz papież Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, wiecie o tym? A, nie wiecie, na pewno nie wiemy. 20 roku, tak jest, jak najbardziej. Czyli no, rok znacie, ale podejrzewam, że dzień to nie bardzo był chyba znany. Ale może. No przestań ty deszczyku padać. Gdzie ten ty już się robił? Fantastyczna. Coś kapitalnego. Takie zjawisko przyrodnicze. Zgodnie z przepowiedniami zresztą. Gdzie się chowa ta tęcza? Jeszcze raz, proszę Państwa. No, zjawisko niesamowite. Zjawisko niesamowite. Troszkę pokapało. Jeszcze raz. Fenomenalna tęcza nad Sandomierzem. Spina tak jakby prawy. Prawy to z tej strony brzeg i lewy. Żyję długo na tym świecie, ale tak wspaniałej tęczy to ja nie widziałem. A tu mamy Wisłę. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. Zachwycające zjawisko, zachwycające.
I jeszcze raz.